No kochliwa była ekipa szalenie, prawda? A duża amorozu. Chłopcy się bawili, chłopaki się bawili, a to pijali kiedy mogli. To była perła, perła. No ale to wybitne talenty były wtedy. Ten film, prawdę mówiąc, Janosik jest taki successful, bo jest tak prosty. Ten film jest bardzo prosty, a jednocześnie jest tak bardzo trzymający cały czas widzów. W obliczu kamratów ślubuję. Stojąc na ziemi ojczystej, biednych od krzywdy bronić, bogaczy prawości uczyć, wam wierności dochować, sprawiedliwie zbójecką potęgę rozsławiać. Przysięgam wam. Ja, hetman Zbójnicki. Marek Perepeczko był wspaniały. Nie było przy nim żadnego zmuszania do niczego. On dał ci być. Zresztą tak jak reżyser Passendorfer, on nie rozmawiał ze mną na temat Maryny. On nie chciał, żebym ja grała, on chciał, żebym była. I to było właściwe podejście do tego filmu. Marek Perepeczko zawsze pomagał. Zawsze próbował mnie oswoić, bo ja przecież byłam dzika, bałam się, tyle wspaniałych aktorów. Byłam cała przerażona. A on mnie zawsze próbował uspokoić. Był wspaniały, naprawdę. To była pierwsza duża rola serialowa, od tego trzeba zacząć. A propos tego serialu, to właściwie powinniśmy tę rozmowę zacząć od momentu, żeby uczcić tych, którzy już nie mogą brać udziału w tych spotkaniach. A więc minutą milczenia. Zamykam się na minutę. Najlepsza przygoda filmowa w moim życiu. Podejrzewam wszystkich całej tej grupy aktorskiej, która się świetnie dobrała. Była tak zabawowa, że nie można sobie wyobrazić lepszej. No kochliwa była ekipa szalenie, szczególnie Bogusz Wilecki. Tak, Osto Karsma, gdyż to nasza chałupa, gości mamy! Który się zakochał, uderzał w koperciaki do jednej góralki. Jak się górale zwiedzieli, to chcieli mu spuścić manto, no i Passendorfer musiał tę góralkę zaangażować do filmu na epizod. Ona chciała być artystką. No i górale mu odpuścili, bo tak nie mógłby wyjść z domu. Bracio! Bracio na wóz! Puść mnie! Puszczaj mnie! Puść mnie, no! Ruszać! Jazda! Miejscowi górole był taki jeden zwłaszcza, co mu się wszystko nie podobało, a to wszystko było źle. I cały czas opowiadał, że nie tak, że nie tak, że to nie takie było, a że to nie tak. No i w końcu Passendorfer zrobił z niego statystę i wszystko mu się zaczęło podobać. Później cała wieś chciała z nami grać. Cała wieś! Przychodzili z rodzicami, przychodzili z dziećmi, stali, czekali. No i zawsze było fajnie. Pyzdra i kwicą łociupinkę za dużo. Łobalili synkwas,
ze nie było katańcować. Potem strzelali z pistolców po ścianach. Kozali muzykantom grać z Bujnickiego i śpiewali u Janosiku. Godołek kwicą. Czas sobieś poseł już spać. Na to on do mnie godo. Jo, spać? Ty taki! I to powiedział bardzo brzydko. Potem mnie prasnął bez gęba, że się pod ławkę obalił. To dzięki nam, aktorom, głównie Wiskowi, Pyrkoszowi i Bogusławowi Bileckiemu, ten film dał jakiegoś kolorytu. Ta miedza jest tak samo twoja, jak ten topór jest twój! Ten topór jest twój? Mój! To jest mój topór, nie twój topór! Taki twój! To jest twój topór! Ja se go dałem! Ja se go zamówiłem! To jest topór! Tak jest! Mój, ja go dałem! Ja go zdobyłem! Pierwowzorem postaci Murgrabiego był film, właściwie sierżant, taki bardzo groźny sierżant z filmu Fanfan la Tulipe z Rardem Filipem. Ta postać mi się bardzo podobała. Był szalenie groźny, nigdy nic mu się nie udawało. No i tak mi się ta postać podobała, że wziąłem go sobie za wzór. Jesteś gołąbeczko. Nie, 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 tego nie ruszaj! Hrabia by się gniewał. Wyglądać będziesz jak łania w śnieżnej bieli, w ślubnej bieli. Łania w bieli, bo tej byś wyłysiał. Maryna była silna, Maryna była uparta, Maryna była buńczuczna i taka trochę zadziorna. Takiej nic nikt nie powiedział, ona sama wiedziała, co robi. Krzycz tak głośniej, to wam nic nie będzie, no. Teraz nas musicie ze swojego zamku puścić, bo inaczej wam skalicą córeczkę. Moją ulubioną sceną jest scena, kiedy Marek Janosik rzuca belę materiału na górze i ja biegnę do niego po tej beli materiału, a trochę stromo było, ale to jest moja ulubiona scena. Był taki moment, kiedy było rzucanie siekierami, ale to robił wybitny fachowiec, jeden z kaskaderów. Nikt się tego nie bał. Waluj. Ja. Bojący to zawsze był, ale łeb to mo. Świetna scena, którą sam robiłem bez kaskadera, to była, kiedy skacze na konia, na którym siedział Cezary Julski, ogromny człowiek, chłop, taki 130 kilo, na takiej ogromnej habecie. I ja skakałem z nożem, tam trzeba było odbić tych chłopów, co pozabierali ich do wojska. Ja skakałem z 10 metrów na taką płachtę strażacką, a potem przybili taką deskę do na wysokość 3 metrów. Ja skakałem na niego, żeby tam, no, mu tam to gardełko nie poderżnąć, ale go postraszyć, żeby ich tych puścił, tych żołnierzy. Mein Gott! Tak w wojsku sobie nie strzelali. Zrobiłem 13 dubli. Ten koń się już tak wycwanił, co się tak, odbiłem się lekko, to on wyczuł, że albo na lecę, żeby na niego skoczyć, no bo to był, tam siedział ten ogromny Julski, a jak to on się albo cofnął, to ja buch pod tego konia, albo się do tego drzewa przybliżył, to ja za tego konia, albo brzuchem do tego konia, także cały dzień kręciliśmy tę scenę. I wszedł ten pierwszy dubel, który ja zrobiłem. Ich Schießen! Nie strzelać! Publiczność raczej przyjmowała mnie bardzo życzliwie. Natomiast gorzej było z wnukami.
mówili, nie wygłupiasz, wygłupiasz się strasznie, nic ci się nie udaje. Nie, nie podoba nam się. Panie hrabie, wszystko wytłumaczę. Dajmy temu spokój, ja wszystko wytłumaczę. Wszystko, panie hrabie, wszystko wytłumaczę. Mam wyśmienity pomysł. Ja ci dam twoje pomysły, ty! Panie hrabie, nie wolno się tak męczyć, bo może być źle. Z tobą będzie źle, bo ci ten głupi pysko smale. No warunki były ciężkie, bo myśmy bez rodzin, bez żon przez pół roku w Białym Dunajcu siedzieli, prawda? I tam się podkochiwali Marynie Janosikowej, która była duża, dorodna, krasawica. A ziarno macie piękne. Bardzo piękne. Mur zasichle, piękne. Piękne. I tak było, pamiętam trawę i pachniało sianem i pachniało krowami. I było tak pięknie, że jeszcze takiego piękna to nigdy nie widziałam.